cóż, muszę zaparkować tym razem na 3. O tak. Całkiem fajny samochód. Nie jest zbyt szybki, ale... ale wygląda na luksusowy. Coś takiego mógłbym mieć. Lubię klasyki. Nie ma co. Te samochody mają duszę. Come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Oh, yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbieri's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds, but the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri's the one who took over Point for Dunn, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought it'd make things square with Sal, and he'd be able to get Point for Dunn back. He always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. He's been spending his time in a dive bar up in Point for Dunn. Duffy's, it's called. Shouldn't be too hard to find. Yo, you better be worth all this trouble. O, tutaj coś się jeszcze świeci na stole, ale ja was na chwilę przepraszam. Telefon mi dzwonił, muszę zobaczyć, w jakiej sprawie to było. The man himself, Mr. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's maid. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner gave Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Zajebiście, odblokowano nam się kilka wątków fabularnych. Myślę, że pierwsze co zrobimy, pierwszym krokiem, jaki podejmiemy. Zobaczmy sobie, czy on ma coś ciekawego jeszcze do powiedzenia. Właśnie. Nie tylko z tego powodu, że ja mam ochotę odwiedzę Vita, ale też dlatego, że wydaje mi się, że mamy mało czasu, aby do niego dotrzeć. I tutaj mamy kolejny obszar. Kto tutaj się znajduje? Tutaj jest Berg. Tutaj jest Vito. A tutaj mamy jeszcze kilka znajdziek. To ja sobie we własnym zakresie poczynię z nimi coś ciekawego. A tymczasem udajmy się do nowego obszaru. Ja sobie jeszcze bym znalazł jakiś... jaki zardzewiałych. Ja, patrzcie, to jest mega. Cudnie wygląda. Znaczy, wygląda paskudnie, ale ma coś w sobie cudnego.
zapieprzyliśmy wózek. Potrzebny nam szybki wózek, bo to aż 1200 metrów. Już nas nie będzie, już nas nie będzie. Ojojojojoj. Co tam pojechało? Muszę się cofnąć. Gdzie on pojechał? Chyba tutaj. Jest, jest z przodu. Gonię go. Bierzemy go. Ej, gdzie uciekasz? Sorry. Kobieto, tyle masz lat. Po co ci taki fajny samochód? Założę się, że nie wyciśniesz z niego nawet 50% możliwości. A teraz cieszmy się jazdą w ciszy. Podgłośnie może wam nawet muzykę. Co jest? Skąd tu tyle? A tam pewnie Vito jest. Świeci się na czerwono. Znaczy na zielono. A tutaj jacyś goście go pilnują. Samochód milicji obywatelskiej. Tutaj się nie dostaniemy. Oj, musimy pomóc Vitowi. Chociażby z sympatii. Tak, miałem cichą nadzieję, że ten gość mnie nie zauważy. Mam cichą nadzieję, że się nie odwróci. Tutaj mamy Thompsona. Ale nie chcemy Thompsona. Jednak jest tutaj trochę tych ludzi. Zagwiszmy na tego chujka. Szybka akcja. Widzę, że tutaj też już kogoś wykończyli.
I ja nie miałem w tym udziału, w tym procederze. Skrzynka połączeniowa. Tutaj patrolujący gość. Zawołajmy go. Jaki ten? Alvaro. Zobaczmy sobie, czy jest tutaj coś ciekawego. Tam apteczki, tam skrzynka. Do skrzynki sobie oczywiście zaraz podejdziemy, tylko boję się, że ludzie, którzy tutaj stoją, po prostu mnie dostrzegą, jak ja będę sobie tam w tej skrzyneczce montował. A to co, jakieś urządzenie do przemiału ludzi? O nie, tam idzie gość. O, a nie, mamy wszystko, co nam potrzebne. Gasi papierosa, więc będzie nawracał. Właśnie. Nie zawracajmy sobie głowy ludźmi, którzy już nie dokonają żadnej zmiany na świecie. Mój poranny stolec jest twardszy niż wy. Załatwimy ich naraz, myślicie? Myślę, że może nam się udać. Już wystrzelił. Ale przejdźmy sobie tutaj. I tak pewnie nie ma pojęcia, gdzie ja się w tej chwili znajduję. I wali tam jak debil. Było blisko. Muszę sobie obczaić jeszcze dokładnie tą brutalną eliminację. Mam wrażenie, że nie wychodzi mi wtedy, kiedy chciałbym, żeby mi wychodziła. A jest to naprawdę widowiskowe. Może uda nam się zajść od góry. Jednak nie, tędy nie wejdziemy, więc musimy pomóc Vito od przodu. Co, oni zamknęli go w chłodni? Like I got here just in time, Vito. Lincoln, how's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back.
Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fella's in the forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. I figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. He wanted me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. Trochę się postarzał, Vito. The money I fronted for the robbery was pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so I stayed. The commission wouldn't let him just kill me, so I figured I'd make that cocksucker jump through every hoop, make him prove I deserve to get whacked. It wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Put it number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. I could leave a fucking paper trail in my office. Nah, don't bother with that shit. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but, what are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look, pretty much whittle me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. But once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag with me. You bring me Greco. I'm in. Okay. About his rackets. He took over the dock union and he's got a warehouse. He has a lot of valuable shit in there. You take both of them out. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Consiglieri, odbierze od ciebie na wezwanie nadwyżkę gotówki, żeby się jej nie stracił, kiedy zginiesz podczas walki. Dodatkowo po ulepszeniu usługi Consiglieri będzie odbierać za ciebie dolę na wezwanie. Świetnie. Zajdźmy sobie jeszcze tutaj na tyły. Coś tutaj gdzieś jest. Gdzieś tutaj coś. Tylko gdzie? Może się zaposiłkuję jednak. God damn it, nie mogę w to nigdy trafić. A jednak mi nie działa w tej chwili i nie wiem dlaczego. Wyraźnie coś tutaj się znajduje w rogu. Co to jest? To jest Vito. Tu jest obraz Vargasa. A coś tutaj pod Vitem jeszcze jest. Właśnie, tylko czy na dole? Na dole na pewno nie. To musi być na górze. Może jakieś coś na ścianie. Nie mogę przez bar przeskoczyć. Co nie to? Talerz? Talerz też. Tutaj... Coś w chłodni?
Nie widzę nic do podjęcia tutaj. To musi być na górze, w pokoju Vita. Ale tam nie mogę wejść z kolei. Gdzie ten obraz? Tego chujka. Może gdzieś w środku. O, tutaj jest. Może i tutaj jest to na dole. Może nie wiem, nie patrzyłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim kierunku. Za drzwiami nie widzę. Tutaj narzędzia do usuwania zębów chyba. I stukania młotkiem w palce. No Vito musiał mieć ciężko przez chwilę. No ale nic poważniejszego mu się chyba nie stało. W końcu jest tutaj z nami. Żyje. Nie płakał. Jeszcze jakby mnie wpuścił do siebie. O, cudownie. Hey, Lincoln. I'm still trying to get this place back in order. Okay. You gotta help me get my businesses back. These Marcano fucks have gotta go. Nie ma sprawy. Podgląd dalej nie działa. Może w tej lokacji po prostu tak jest. Dobra, mamy co chcieliśmy tutaj zdobyć. Czyli wszystko, co było do zdobycia. I naszym kolejnym krokiem otworzyło nam się tutaj sporo nowych wątków. Naszym kolejnym krokiem będzie misja opcjonalna, czyli przemyt. Przemyt dla Emanuela. No, oczywiście nie martwcie się za bardzo, jeśli to nie będzie nic atrakcyjnego i będzie praktycznie to samo, to co było, to ja nie będę wam tego pokazywał, bo to już widzieliście, więc nie ma sensu. Trafiłem po drodze do jednej z takich kryjówek, uruchomiłem sobie podsłuch. Pomyślałem sobie, że wam to pokażę tym razem jeszcze. To nie wydaje się jakieś zbyt atrakcyjne oglądać za każdym razem ciche likwidacje przeciwników. Ale może będzie ktoś, kto ma ochotę to zobaczyć, tak? Jeśli nie, to sobie najwyżej przewiniecie o te 5 czy 10 minut. Czy odpalicie od razu następny odcinek? Gdzie jest tamten? Jeszcze wyżej? Uch, nie ten przycisk nacisnął. Udało się.
Na tym piętrze jest jeszcze jeden gość. Nie wiem, czy tu jest przejście. Trochę do zniszczenia tych rzeczy też tutaj mamy. Amunicji. Amunicji tak nie za wiele, no. Musicie przyznać, że jakoś sprawnie nam to idzie. Można się tutaj obłowić, zgarniając trochę pieniędzy. Gdzieś tutaj powinno być pieniążki jeszcze. To jest apteczka. W toalecie. O właśnie. Kto zostawia pieniądze w toalecie? No, to jest zaskakująca i intrygująca kwestia. Trzech przeciwników zostało. Troszkę rzeczy do zniszczenia. To wszystko sobie oczywiście zrobimy. Tutaj. Czy to te skrzynki? Weźmy sobie na chwilkę. Chyba nie te skrzynki, co? To musi być gdzieś na górze. Zmarnowałem niepotrzebnie naboje. Gdzie będę miał okazję, tam będę oczywiście niszczył wszystko nie swoją bronią. Tam są. Tu jest jeszcze jakieś przejście. To pieniążki to były. Pieniążki. Pieniądze. Tutaj też już nic nie ma, a się sporo tych rzeczy świeciło, więc to wszystko były pieniążki. Odwiedzimy sobie oczywiście tą drugą część kompleksu. O. A to wyjście tylko. Nie wiem, czy chcę tędy wychodzić. Chcę wyjść tam, gdzie zostawiłem swój samochodzik. O właśnie, tutaj. Elegancko.